Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie Michale. Odpowiadam na Pana pytanie. Jak potoczy się życie miłosne Nosala? Jak potoczy się dalej życie miłosne Nosala? Pyta Pan Michał. Jak się potoczy? Jak się potoczy? Finalnie jest bardzo duży potencjał, że pan Nosal będzie szczęśliwy bardzo. Tu jest szansa na związek, na nowy związek, bądź też na rozwinięcie obecnego. Nie wiem tutaj, jaki jest status pana Nosala. W każdym razie as denarów jak najbardziej to jest karta szansa po prostu. Ogromny potencjał do rozwinięcia, bądź po prostu stworzenia nowego związku. I tu jest szansa taka na prawdziwą miłość. Natomiast troszeczkę tu trzeba przypracować niestety wydarzeń. Zanim to szczęście takie już prawdziwe przyjdzie. No ale im szybciej to się wszystko przepracuje, tym szybciej przyjdzie as denarów, czyli szczęście. Natomiast po kolei. Jak potoczy się życie miłosne Nosala? Jak jest teraz karta wyjściowa? Jak jest teraz powiedzieć, jak będzie za chwilę? To dziewiątka buław. Tutaj pan Nosal niestety troszeczkę wykazuje się brakiem konsekwencji w działaniu, tak? Za dużo patrzy, za mało robi, tak według kart, no. Bo dziewiątka buław to jest takie czekanie, tak? Posiedzę, popatrzę, może los sam nie zadecyduje, może coś się wydarzy, tak? Mało działania, wręcz nie ma tutaj działania, ale jest po prostu czekanie. No i to niedobrze, bo trzeba działać, żeby tutaj szczęście przyszło. To, co przeszkadza i sedno problemów. W przeszkodzie mamy rycerza kielichów, a w sednie problemu szóstka kielichów, tak? Czyli jakieś powroty do sprawy, która była w przeszłości, która wydaje mi się, że już była, że już jest zamknięta, a tu jednak nie. A w sednie problemu szóstka kielichów, czyli kartę przyjaciół, kartę dzieciństwa, tak? Bliskich osób, fajnego otoczenia wspierającego, zdawałoby się, tak? Czyli przeszkadzają powroty do przeszłości, niepotrzebne kompletnie, tak? Do jakichś doświadczeń z przeszłości, czy też do, nie wiem, sytuacji z przeszłości, a w sednie problemu, tak jak powiedziałam, otoczenie, przyjaciele, tak? Czyli jakby albo otoczenie sprawia, że pan Nosal wraca do przeszłości i to jest niedobrze, tak? Albo pan Nosal wraca do przeszłości, bo jakby w... No nie wiem, czy nie wiem, nie czuje wsparcia ze strony bliskich osób, tak? No po prostu w przyjaciołach, w otoczeniu, gdzie pan Nosala był jakiś problem, tak? No tutaj jest jakiś, jakiś problem, albo może brak wsparcia, tak? Albo może właśnie wywoływanie takich wspomnień, no ale przeszkadza nie wracać do przeszłości, tak? I też nie wracać do jakichś ludzi z przeszłości, na przykład właśnie do jakichś znajomości tak z przeszłości, nie wracać według kart. Karta rada to jest trójka denarów, czyli współpraca, czyli rozwój, czyli dawanie z siebie tyle, ile sami byśmy chcieli dostać, tak, otrzymać. Tutaj taka praca nad sobą samym, tak, i praca nad tym, żeby w końcu po prostu być szczęśliwym, samym ze sobą i z kimś, tak, w związku. Także bardzo fajna karta. To jest nieunikniony i wynik. Nieuniknionym jest, że szóstka denarów, pan Nosal będzie miał szansę już tutaj, już potencjał ogromny do stworzenia relacji, do rozwinięcia, tak, do bycia szczęśliwym, bo to jest karta dawania i brania, to jest karta różnych, to jest karta taka karta szansa też, tak, bo ktoś wyciąga na nas rękę, pomocną dłoń, albo my do kogoś wyciągamy. I to bardzo fajnie, bo to jest szóstka denarów, tak, czyli po prostu typowa karta szansa również, która jest do wykorzystania, która jest za rogiem, tylko wystarczy po prostu się rozejrzeć i ją dostrzec. No ale niestety trójka mieczy, może być lekkie rozczarowanie, tak, bo nieuniknionym jest to, że ta szansa będzie i że pan Nosal będzie miał ogromny potencjał, żeby jakby być szczęśliwym już tutaj i te szanse wykorzystać, no ale śmiem twierdzić, że może po prostu jej nie wykorzystać, no i trójka mieczy, rozczarowanie z tego tytułu już może się pojawić, ale dołożyłam sobie kilka kart i teraz powiem, jakie sytuacje będą do przepracowania jeszcze u pana Nosala, tak, bo im szybciej to się wydarzy, tym szybciej będzie związek szczęśliwy, oczywiście. Siódemka kielichów, czyli nie zakładać nic na zapas. Nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, bo one zupełnie nie będą miały odzwierciedlenia według kart rzeczywistości. Nic takiego nie robimy. Ale też nie zamiatamy pod dywan żadnych kwestii, które są jakieś problematyczne. Rozmawiamy.
Dalej już jest karta R2, czyli pęd do przodu, tak? Gdzieś tam się pewnie rozwija, super. Ma nowe możliwości, poznaje, doznaje, tak? Także super. Dalej czwórka kielichów może jeszcze nie dostrzegać pewnych kwestii, które będzie miał przed nosem, tak? Albo nie dostrzega wartości swojej na przykład, tak? Albo wartości relacji, albo czyjejś wartości. No to niedostrzeganie czegoś, czyli trzeba widzieć, a nie tylko patrzeć. Dalej, do pokonania, nieśmiałość, paść kielichów, to jest taka karta człowieka, który jest zakompleksiony, który nie widzi swojej wartości, który myśli, że dla niego to jest wszystko za dużo, za szybko, za... nie wiem, że nie zasłużył na coś absolutnie do pokonania. Siódemka denarów, no tutaj już ziarenko będzie zasiane, ale na sukces, na plony czekamy, tak? Im szybciej po prostu pan Nosal tutaj się zdecyduje na działanie, tym szybciej będzie szczęście, no. Dalej karta kapłanki. Tutaj mogą wyjść na jaw jakieś tajemnice, natomiast również wydarzą się takie sytuacje, o których jakby obecnie nie wiemy, no i nie możemy wiedzieć, ale one będą miały wpływ na dalsze tutaj decyzje pana Nosala, na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze tutaj sytuacje. Dalej, królowa mieczy. Królowa mieczy to mówi o kobiecie, która... i tutaj as mieczy, tak? Królowa mieczy, as mieczy, czyli kobieta, która po prostu jakby wymusza w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób, ale wcale niekoniecznie negatywnie, jakieś działanie ze strony pana Nosala wymusza tak jakby, podjęcie decyzji wymusza, tak? Kobieta, królowa mieczy to jest kobieta, która jest taka rozsądna, idzie przez pryzmat rozsądku, przez życie, logiki, a analizy twardych danych, nie przez emocje, nie przez jakby serce, tak? Tylko właśnie analiza. I ta kobieta, as mieczy, odcina pana Nosala według kart od tego, co było złe, od wszystkich negatywów, od złych doświadczeń, od schematów jakichś negatywnych, ale również, tak jak powiedziałam, ona doprowadza do tego, że pan Nosal już w końcu podejmuje decyzję, podejmuje odpowiednie kroki, żeby po prostu się odciąć od przeszłości i żeby zacząć nowe życie kompletnie, tak? Dziesiątka mieczy, zakończenie, po prostu spada jak grom z jasnego nieba, coś, kończy to wszystko, na szczęście, kończy te jakiś brak wiary w siebie i to wszystko, co tutaj było w negatywie, no i as denarów, proszę bardzo, potencjał ogromny, szansa ogromna, że pan Nosal tutaj założy, szczęśliwy, stworzy szczęśliwy związek, bądź rozwinie związek, tak, gdzieś tam obecny, będzie naprawdę po prostu usatysfakcjonowanym i spełnionym facetem. No tak to wygląda. Tutaj as denarów, czyli ogromne szanse są, tylko im szybciej, tym szybciej będzie to. Także proszę nie czekać, nie wiadomo na co, kończyć to, co było jakieś negatywne i as denarów jak najbardziej. Życie miłosne pana Nosala może potoczyć się rewelacyjnie i w kierunku właśnie szczęśliwego związku i miłości. Także jak najbardziej tutaj może wszystko się udać. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze panu Michałowi, panu Nosalowi. Życzę samych sukcesów. Do usłyszenia, do zobaczenia.